Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o wysokim miejscu Suwałk w rankingu polskich miast zrównoważonych, przygotowywanym rokrocznie przez firmę Arcadis. Suwałki od 2018 roku awansowały w nim z 25 na 14 pozycję. Teraz kolejny ranking. Perły samorządu i kolejna dobra informacja. Choć 2020 rok był trudny z uwagi na pandemiczne okoliczności, w zestawieniu sporządzonym przez dziennik Gazeta Prawna suwałki zajęły trzecie miejsce wśród miast liczących do 100 tysięcy mieszkańców. Co istotne, Perły samorządu to ranking bezpłatny opierający się na obiektywnych wskaźnikach, podkreśla Kamil Sznel z suwalskiego ratusza. W najnowszej edycji pierwsze miejsce zajęło położone na Mazowszu Ciechanów. Drugie miejsce zajął Sanok, miasto na Podkarpaciu, liczące około 37 tysięcy mieszkańców. Nagrody kapituła konkursu przyznaje po dokonaniu oceny pięciu obszarów działania gospodarki, edukacji, zdrowia i opieki, cyfryzacji oraz środowiska. Nie bez znaczenia było również to, jak poszczególne samorządy poradziły sobie z finansami i społeczną odpowiedzialnością w okresie pandemii. Bardzo szczegółowa i obszerna ankieta została skonstruowana w sposób pozwalający na rzetelną ocenę faktycznego stanu samorządów. Właściwie wszystkie pytania dotyczyły twardych danych i konkretnych wskazań ile, co, z jakim skutkiem. Zdaniem prezydenta miasta ranking pokazał, że działania Sowolskiego samorządu są spójne i właściwe. Specjaliści ocenili je pozytywnie, mówi Czesław Rankiewicz i dodaje, że wysoka pozycja miasta w tym zestawieniu to dla niego bodziec do dalszej pracy. Czy wyniki w rankingach, opracowany już raport o stanie miasta za 2020 rok oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu skłonią do podobnej oceny Radę Miejską, zobaczymy już niebawem. W maju bowiem radni muszą podjąć decyzję w sprawie absolutorium dla włodarza miasta.